Szanowni Państwo, kolejna nagroda specjalna, tym razem od burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera. Powiem Państwu tak, to postać szczególna, ja sobie zanotowałem 3 zdania, tak naprawdę zastanawiałem się co powiedzieć, bo można byłoby książkę napisać. No ale powiem krótko, niestrudzony propagator biegania w 2017 roku otrzymał koronę półmaratonów polskich, pokonując w 3 maratonach łącznie 105 km. Aby dotrzeć na imprezę musiał pokonać samochodem 2300 km. Reprezentant KS Ostrów Biega organizuje również imprezy biegowe, wśród nich m.in. Bieg Pamięci absolwentów Szkoły Podchorążych Piekoty w Komorowie i zaraża swoją pasją biegaczy amatorów nie tylko z Ostrowi Mazowieckiej, ale także z całego regionu. Szczególna postać dla ostrowskiego sportu Dariusz Romejko. Do tego, co zostało powiedziane, myślę, że 2 zdania chociaż trzeba dołożyć. Otóż generalnie poruszamy się tutaj w tak zwanym trzecim sektorze, czyli organizacje pozarządowe, kluby sportowe konkretnie, chociaż oczywiście trudno by im było funkcjonować bez wsparcia samorządów, MOSiR-ów, bez wsparcia firm. Ten czynnik pozarządowy, tak zwany trzeci sektor, odgrywa no, niezwykle ważną rolę. Fetujemy dzisiaj zawodników, trenerów oczywiście, ale Darek jest jeszcze kimś. Otóż jest animatorem, jest działaczem. I pośród nas tutaj na sali myślę, że takich działaczy jest trochę więcej. Ja też jestem z tego środowiska. Też byłem kiedyś zawodnikiem, wiem, co to oznacza w praktyce. Częstokroć jest tak, że napracujemy się, nastaramy i jesteśmy gdzieś tam w cieniu. Właśnie działacze sportowi. Przy okazji Darka, który potrafi zgromadzić wokół siebie, a może lepiej powiedzieć wokół sprawy. Sprawy zdrowego stylu życia, konkretnie biegania, ale też morsowania, liczne grono osób, które rozrasta się i które no, buduje nawet coś więcej niż własne środowisko. Buduje dobrą markę lokalnego środowiska. Drodzy Państwo, do tych, którzy aktywni byli albo są jako działacze sportowi, serdeczne podziękowania. Przykładem jest w tym momencie Darek, akurat jest na podium, ale dla wszystkich tych, którzy tworzą dobry klimat w samorządach, właśnie w klubach sportowych, może gdzieś przy redakcjach, może gdzieś w mediach. Słowa uznania, słowa podziękowania, bo samorządy nie poradziłyby sobie z taką promocją zdrowego stylu życia, sportu w różnych postaciach, gdyby nie działacze sportowi. Darkowi serdecznie gratulujemy raz jeszcze, kiedy mam okazję. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom tego plebiscytu. Wszystkiego najlepszego. Chciałem powiedzieć dwa słowa. Jestem naprawdę niezmiernie zaskoczony tym wyróżnieniem. Robię po prostu to, co lubię. Próbuję zarażać innych tą pasją, którą ktoś kiedyś mnie zaraził. Dziękuję wszystkim za głosy także oddane na moją osobę w czasie trwającego plebiscytu i gratuluję wszystkim sportowcom sukcesów i życzę dalszej wytrwałości w dążeniu do celów. Spełniajmy marzenia. Chciałabym zapytać o pańskie sukcesy w ubiegłym roku. Jest pan niestrudzonym propagatorem sportu, biegania. Proszę podsumować krótko, co ważnego stało się w pańskim życiu sportowym w ubiegłym roku? W ubiegły rok chyba ukończenie ultramaratonu. Był dystans ponad 100 km, ale takim największym jest to, że zgromadziło się wokół mnie wielu pasjonatów tego biegania. I to jest naprawdę cieszy i bardzo miłe. A jakie są pańskie plany na ten rok, na lata kolejne? Jakiś nie wybiegam planami. Chyba raczej tak wszystko bardziej na spontanie. To czego w takim razie możemy życzyć? Przede wszystkim zdrowia i braku kontuzji, a resztę
damy. Tego życzymy. A komu chciałby Pan podziękować? Szczególnie rodzinie, że podziela moją pasję i mnie wspiera w tym. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.